Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, stypa zaliczone coś jeszcze. I teraz, moi drodzy, jesteśmy już na Skellige i możemy skupić się na questach, które nam to Skellige oferuje. Poleciła nam tutaj Marta odwiedzić, już wam mówię, płatnerza w tej twierdzy, który rzekomo ma przy sobie jakąś fajną zbroję do kupienia. Dopóki nie znajdę jakiegoś sensownego rynsztunku, to być może jest to bardzo dobry pomysł. Tylko gdzie do cholery szukać tego płatnerza na tej twierdzy? Powiem szczerze, że może być z tym problem. Na razie spróbuję się stąd jakkolwiek wydostać. Czyli po prostu chyba tędy mam biec. Myślę, że jak płatnerz się pojawi na minimapie... O, pojawił się. To go zauważę. Okej. Okay. Tutaj jest. Grzeszni proszę. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Miecz ma ciąć, a nie ładnie wyglądać. No, to chyba z tym mamy pogadać. On tu jest chyba mistrzem. Witaj, Biały Wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Ker Trolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Okej. No to pokaż te towarki, ale najpierw albo najpierw naprawimy. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Dobra. Napraw. Okej. Sklep. Po pierwsze, ile masz hajsu? Szału nie ma, jeżeli chodzi o ten twój hajs. Okej. Spylimy najpierw śmiety. A później zajrzymy, co tam ciekawego u niego. Dobra. Sprzedajemy fatałaszki, które pozwoliły nam podbić serce Yennefer. Opłacało się. A teraz zobaczmy. Pancerz z Udvig. Undvig. To jest ta zbroja, którą nam tutaj Marta polecała. No powiem szczerze, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jest dużo lepsza od tej, którą noszę. I ma tutaj 16 poziom wymagany. No i ma dużo więcej pancerza. Wydaje mi się, że tutaj ta zbroja z Undvig... O, w mordę. Tylko, że to jest 21 poziom. Są tutaj nawet lepsze rzeczy. Zobaczcie, tam ma aż 130. Ale bonusy chyba nie ma takie tutaj rewelacyjne. Okej. Okay. Ma za to jedno puste gniazdko. No ale level. Levelu mi brakuje. Dobra, zobaczmy, czy są inne rzeczy z tego Undvig całego. Który to będzie? Buty ludu wzgórz. Lecimy dalej. Buty zabójcy i buty z Undvig. 39, 45. Okej, okay, te są też niezłe. Trochę mnie kusi ten secik z Undvig, tak jak Marta napisała. Myślę, że sobie go kupię. Może wyglądać całkiem kozacko. Pamiętajcie, że to jest Fashion Witcher, to ja tutaj bardziej zwracam uwagę na to, jak wygląda nasza postać, niż to, co nosi tak naprawdę statystycznie. Okej, myślę, że to będzie dobry secik. Poszukajmy jeszcze tutaj pantalasów jakichś. Chyba, że ta zbroja nie ma gaci? Co jest? Przecież je tutaj pominąłem. A, to są te. Okej. Okay. No nie wyglądają za superowo. Przynajmniej na miniaturce. Mam nadzieję, że będę zadowolony z wyglądu tego seta, bo Marta tutaj mocno go chwali. Ale wiecie, czasami zdania są podzielone, jeżeli chodzi o kwestię wyglądu.
Zobaczmy, co on tutaj ma, jeżeli chodzi o konia. Klapy dla konia z Undvik. Patrzcie, plus 40. Te są dużo lepsze od moich. Od razu inwestuję. Czego mi tutaj przeskoczyło? Siodło. Lepsze. Poproszę. I mamy jeszcze juczki. 30. Coś pięknego. I chłop też ma fajne mapy. No dobra. 22 to nie majątek. 45. Nie wiem, czy jest sens w ogóle czytać, ile co kosztuje. Raczej niekoniecznie. Ołów. Ciężka zbroja. Zbroja. Buty. Pamiętam, że kazaliście mi kupować jakieś schematy na jakieś olejki, ale tutaj nie widzę, żeby on jakieś olejki miał. No dobra. Pokupowane, moi drodzy. Zobaczmy, czy było warto. Mam nadzieję, że to żaden syf. Jeżeli chodzi o wygląd, ale ufam Marcie. Do tej pory nas ani razu nie zawiodła. Więc myślę, że i tym razem będzie Gites Majones. Troszkę mnie to kosztowało. Wszystkie te mapy i zbroje i wszystkie tutaj te bajerki. Nie wiem, czy widzicie, ale wydałem 7 tysięcy. Także I hope, że będziemy zadowoleni. Dobra, przeczytajmy te wszystkie mapki. Okej, pozaliczało je. Tak, wszystko jest już tutaj przeczytane. Tutaj również, także nice. No i zobaczmy tą zbroję, no. Zobaczymy zaraz, czy będzie pupubite, czy nie. Ooooo. Nice. No, powiem szczerze. Me like it. O kurde, patrzcie, teraz Geralt wygląda normalnie jak jakiś ciężki rycerz, ale ma jeszcze tutaj taką fajną skórkę, zobaczcie, na kołnierzu. O, w mordę. Rewelacyjnie wygląda ten pancerz. Nice, chociaż powiem szczerze, że ja osobiście troszeczkę bardziej wolę pancerze takie do pasa, bez takich jakby zwieszeń na uda, nie wiem jak to nazwać. Ale wydaje mi się, że jestem w stanie to zaakceptować, bo cała reszta wygląda po prostu bosko. No, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Marta wiedziała, co Bartuś lubi, więc jest dobrze. Jestem mega ukontentowany. No dobra, to w takim razie, gdzie tu jest jakieś kowadełko, którym mógłbym sobie mieczyk trzasnąć? Tutaj. I czego nie mogę użyć kowadełka? Nie mam pojęcia, ale nie zgadza mi się tutaj na to, żeby użyć go. No trudno. Dobra, lecimy, moi drodzy. Lecimy dalej. Jest nice. Teraz wydaje mi się, że jestem bezpieczny, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Co prawda, ja tutaj będę raczej celował w jakieś rynsztunki prawdopodobnie, bo tylko że jeszcze trzeba je wszystkie oczywiście odnaleźć, ale myślę, że taki będzie raczej plan. No to co? Przejrzyjmy zadanka i chyba się spotkamy z Yennefer. Dopóki jesteśmy na streamie, to myślę, że będziemy sobie tutaj pchali fabułkę do przodu. Poza streamem prawdopodobnie odkryję sobie wszystkie znaczniki, jakieś tam porobię pierdółki. Natomiast tutaj, kurczę, nie ma się gdzie teleportować. A nie, da się tutaj. Także myślę, że to zadanko jeszcze sobie zrobimy fabularnie, a później na zakończenie streama może sięgniemy po jakiegoś questa pobocznego. Oby nie po takiego jak na zakończenie wczorajszego questa, który trwał chyba miliard minut. Mam nadzieję, że nie wybiorę takiego z listy ponownie.
O kurde, no jaki on teraz jest po prostu taki mega przypakowany ten Geralt, ale zobaczcie, jak do zimowych klimatów pasuje mu to futerko na pleckach. Coś pięknego. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dobra, o, jakaś walka. Walki sobie nie odmówię. Zobaczmy, co to za stwory tutaj. O, to pielce na 18. Ulala. I to cała grupa. Ale zauważcie, że pomimo mojej nowej zbroi, cholernie mocno leją. Naprawdę. Praktycznie mnie zaciukały. Cholera, jasna. Co prawda ładnie ich bije. To mnie dziwi, bo miecz nie jest najlepszy. Okej, okay. Widzę, że niestety Igni się już nie sprawdza. Co prawda nie używałem go na tych utopcach i prawdopodobnie przyda się w sytuacjach, jak trafimy na coś podatnego na ogień, ale wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj pójść jednak w kierunku innych zaklęć, bo ten znak Igni niestety już taki dobry nie jest. Na tym etapie myślę, że Quen albo ewentualnie Art sprawdziłby się lepiej. Kurde, mocno biją. Witam serdecznie, Sławomir. Bardzo, bardzo mocno biją te stwory. Co by to było, jakbym nie miał na sobie tej ciężkiej nowej zbrojki? Cholera, jasne, nawet nie chcę myśleć. Być może, ale mam ważny powód. Jest i myszowór. Mnie też zależy na Ciri, dobrze o tym wiesz. Tak? Słychać was na drugim końcu wyspy. Ty bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer... Tak, mam taki plan, żeby zresetować umiejętności. Opanuj się, druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałą myślność. Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębi Miorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitu. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Chłop ma gałęzie na czapce, nie? Tobie chodzi o kradzież na Mociri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników. Natychmiast! Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć... Co to? O nie! Yennefer użyła maski! O-o! Burza psia krew.
Yennefer użyła maski. Niedobrze. Nawet nie zdążyłem wypytywać myszowora, o co tutaj chodzi. Kurde, ta zbroja prezentuje się jeszcze lepiej na cutscenach. O, siema panie kupiec. A co on robi? To nie jest kupiec, tylko jakiś magus. Co tu się stało w ogóle? Zobaczcie. Zapiszę sobie grę. Świetnie. O, mglak, fajnie. Co to było? No co, jednorożce. Jen, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi? Moc maski je przywołała. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Musi tak drzeć japę? Co teraz? Pierwsze miejsce już. No to chodźmy! Co on taki wściekły, kurde. No dobra, mamy nowy przedmiot fabularny. Maska Uroborosa. Fajowo. Idźmy za Yennefer. To tu. Włóż maskę. Serio? Jakieś instrukcje? Nie ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. I nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. No dobra. Użyj maski. Już używam jej? Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. To coś ten myszowór chyba się nie zna. Powiedział, że maski można użyć tylko raz. A to dziad, a my będziemy ją na chwilę, co chwilę nakładać. Kurde, ta jakie dzidy robi tymi błyskawicami. Przestań drzeć na mnie japę, kurde. Nie wytrzymam tej presji. Uważaj! Co to było? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Co oni tak drą mordę normalnie w tym queście? Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się kataklizm, miał małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafił siebie zabrać. Lepiej odrazu się poddaj. Jakim kozakiem jest ta Yennefer? Triss Merigold przy niej to normalnie jakoś popierdółka. Przestań mi rozkazywać, bo się aż martwię. Stresuje mnie. Widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Zabili ją i uciekła. Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. No dobra. Do Velen, no ciekawe. Ej, no pani, nawalasz tymi piorunami? Kurde, no. Dobra. Lecimy dalej. Ale tu jest presja w tym queście, normalnie, zaraz wrzodów dostanę. No jak, gotowy? To użyj ma... Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie.
To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O, no proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Są takie osoby, dla których jestem gotów na wszystko. I nie liczysz się przy tym z nikim i niczym. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Wynikało, że poleciał gdzieś tam. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. A ja gram jakimś ciulowym wiedźminem, a można było grać takim kozakiem jak Yennefer, no? Na zbroi nie ma krwi ani śladów po cięciach. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? To długa historia o starszej krwi i zdolnościach Ciri. Odziedziczyła umiejętności po matce? Ciri potrafi o wiele więcej niż jej matka. Ale akurat teraz bardziej interesuje nas, co dziki gon robił na Hindarsfjall. To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu, na Ard Skellig, wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Do zobaczenia na miejscu. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Okej. Okay. No dobrze, a czemu w sumie nie wziąłem, że się od razu tam teleportnę razem z nią? Bo coś ja tu chciałem zrobić chyba, tylko co? No i kafa, zostałem sam pośrodku lasu, a tak bym się od razu tepnął na drugą mańkę. Ajajaj. No dobra, never mind. Chciałem tutaj coś ogarnąć, ale niestety zapomniałem. No dobra, zajrzyjmy jeszcze do zadań. Miecz rodowy. Znajdźcie obozysko w pobliżu obelisku. Może to będzie jakieś szybkie zadanie? A jest na przykład niedaleko. Moglibyśmy je trachnąć w 10 minutek. Cholera, no daleko. I nie ma żadnego znacznika obok. Haj. Idźmy dalej. O kurde, nie ma tu za bardzo nic dalej. A ciekawe, gdzie ten quest się znajduje. O, aż tutaj. Mam kilka questów wiszących jeszcze z Nowigradu. Mamy tego
nie mistrza płatnerstwa, tylko właśnie po nitce do kłębka. I tak się zastanawiam, czy by tego dalej nie pociągnąć, no bo w sumie ile jeszcze ten quest może się ciągnąć. Nie wiem, czy jest sens ryzykować z zaczynaniem go na tym etapie. Zobaczę jeszcze, jak tutaj wygląda sytuacja. Czy na 20 levelu coś nam się odblokowało? Niekoniecznie. 22, 26, 30, czyli co 4. A ostatnio odblokowało się na 18. Okej. Dobrze. No dobrze, to w takim razie zadowolimy się może jakimś znakiem zapytania chociaż, który byśmy sobie tutaj odkryli w ramach końcówki tego odcinka. I tyle, no nie ma tutaj chyba nic więcej, co mógłbym zrobić. Tak naprawdę, okej, w takim razie skoczymy sobie. Chyba tak naprawdę tutaj mam ochotę pojechać. Tam coś atakuje płotkę, nie wiem co to jest, ale chyba... Co to jest? Jakiś fajny stworek. Nie widzę nazwy niestety. Nie wiem co to było, ale myślałem, że jak to zabiję, to się pojawi nazwa. Ale wychodzi na to, że się nie pojawiło, bo chyba już kiedyś z tym walczyłem. No dobra. W takim razie dokoksajmy płotkę, bo nie wiem czy pamiętacie, ale dla niej też zrobiliśmy trochę zakupów. Także wchodzimy tutaj i tutaj mamy dla niej nowe klapy. Mamy dla niej nowe siodło i mamy dla niej nowe juki. Zobaczmy też trofeum, jakie moglibyśmy tutaj na nią wrzucić. Szansa na odcięcie kończyny. Ja tutaj mam dodatkowe doświadczenie za cios kończący na potworach. Tu mamy na ludziach. Tutaj szansa na odcięcie. Tu mamy więcej złota. Więcej złota. Więcej złota. 5%, 5%. No dobra, chyba zostaniemy przy tym expie. Z potworami walczę chyba dużo częściej niż z ludźmi. Okej, zobaczmy. No i proszę bardzo, płotka prezentuje się rewelacyjnie. Teraz przepięknie do siebie pasujemy. Zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda, takie połączenie. Super. Jest elegancko. No dobra, teraz ma dużo więcej wytrzymałości i ja będę mógł, moi drodzy, dźwigać o 30 kg więcej dzięki nowym jukom. Także jest dobrze. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Okej. Mamy co prawda nowe klapki też na oczy, ale widzę, że strasznie szybko ten pasek się nabijał. Także chyba jednak nie do końca te klapki są aż tak skuteczne, jak mi się wydawało, że będą. Dobra, dojedziemy sobie tutaj do tego jednego znaku zapytania, tak żeby dopełnić tak jakby ten odcinek. Płotka ubrana, Geralt ubrany, co prawda jeszcze nie w żaden fajny rynsztunek. Tym zajmę się oczywiście w wolnej chwili, która na pewno nie nastąpi w tym tygodniu, ale myślę, że może w przyszłym się uda. Tutaj widzę jakoś na maksa dużo przeciwników. Czy ja jestem dosyć blisko, czy to jest jeszcze daleka droga? To jest jeszcze cholernie daleka droga, ale spróbuję się tam dostać jakoś na przełaj. Nie jest tutaj prosty teren na tym Skellige, powiem wam. Bardzo są te tereny, oprócz tego, że są wyspiarskie, to są jeszcze takie dosyć górzyste. O, jak śmiesznie podskakuje. Okej. Spróbuję jakoś to
na pszczoła i pokonać w ten sposób. I zobaczymy, gdzie tak naprawdę dotrę, bo może się okazać, że będzie to bestia, której na tym etapie nie pokonam. No ale zaraz się okaże. Zbliżamy się. Jestem na miejscu. Dalej biegnę już sam. Stopy giganta! To jest miejsce, do którego będziemy mogli się przenosić. I co my tu mamy? Obozowisko bandytów. Gadaj, tylko walcz. No dziwne. Kurde, bandyci się. O kurde, piąchami. Za co? Cholera jasna. O, teraz wyjął miecz. No brawa dla tego pana. Pięknie. Okej, okay, czyli miejsce, które tutaj kryło się na mapie, to było obozowisko bandytów. Także zobaczmy, czego panowie bandyci pilnowali. Przyznam szczerze, że nic specjalnego. Bez szału, dużo lepsze rzeczy się znajdowało. Ale przynajmniej była okazja troszeczkę sobie powalczyć. Myślę, że tutaj przy okazji tego Skellige, jeżeli tutaj mamy bardzo dużo jakby chyba podróży po morzu, po wodzie, to prawdopodobnie też sporo się dzieje na dnie. Więc pływając łódką będzie trzeba też tutaj intensywnie eksplorować dno. Okej, czy to jest? Tak, to jest znacznik szybkiej podróży. Tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie ten odcinek. No i cóż, myślę, że tutaj pójdziemy po jakieś zadanko poboczne, tak na zakończenie dzisiejszego streama. Kusi mnie ta nitka po nitce do kłębka. Chyba tym się zajmę, także to za chwilę, ja sobie jeszcze zapiszę. I zakończamy ten odcinek. Na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy. Także wielkie dzięki za uwagę. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.